Siemaneczko, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku. Dziś coś dla odmiany. Trzeba zmienić coś w tej postaci. Ostatnio coś długo ujeżdżamy tego lwa. Tym razem padło na białego jelenia. W tym odcinku będziemy ujarzmiać tego oto stwora. Żeby móc ujarzmić białego jelenia, potrzebujemy złote szyszki. Jak je zrobić, to akurat będzie temat na osobny odcinek. Ale powiem wam tyle, że na markecie na serwerze Damora średnio jedna szyszka kosztuje 20 tysięcy złota. Także przy odrobinie szczęścia w jelenie powinniśmy się wykosztować, żeby oswoić tego potwora. Oczywiście, jeśli gracie również na starszych światach, to możecie białego jelenia oswoić przy użyciu Music Boxa, ale to akurat na starszych światach, na Damorze niestety Music Boxa nie możemy mieć, więc musimy radzić sobie z takimi oto szyszkami. Drogę, jaką obierzemy, bo jak na razie jesteśmy w Karlin, w poszukiwaniu białych jeleni, to zaczynamy od zachodu Karlin i lecimy po wszystkich zaznaczonych miejscach na mapie, przepraszam. Jeśli ściągnęliście, pobraliście gotową paczkę 100% map, to na pewno będziecie mieli to od razu od strzała zaznaczone. Fajna opcja, która naprawdę mega ułatwia ujarzmienie tego oto stwora lub po prostu zdobycie bestiariusza tego potwora. Także kochani, zaczynamy, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że nam to w miarę szybko pójdzie, szybko, no bo nie ukrywam, że jest to odcinek na szybko, no bo ostatnio naprawdę czas to pieniądz i bardzo mało tego czasu jest, a cały czas chcę zachować ciągłość nagrywania odcinków, także kochani, łapa w górę na zachętę, jeśli jesteście nowi, nie zastanawiajcie się nawet, zostawcie subskrypcję, walnijcie dzwona, no bo lecimy na łeb na szyję jak najszybciej, by zdobyć 5000 subów, a te suby powolutku lecą w górę. Szukamy tych białych jeleni. No niestety, jednego już widzimy, dobra. Musimy go zabić. Jak go zabijemy? To za chwilę, widzicie, jest na czerwonym i on nas nie atakuje. I takiego oto potwora nie możemy ujarzmić. Hop, i właśnie mamy pierwszego towarzysza. Hop. Nie udało się. Udało się! Friend of Elves. Udało się. Jedną szyszkę straciliśmy na ujarzmienie tego oto moba, no i udało nam się coś zmienić w tej oto postaci. Zobaczmy, jak będziemy wyglądać z tym outfitem na tym potworku. Czyli, no powiem tak, całkiem w porządku, fajnie. Choć na takie tereny zielone średnie to pasuje, ale niech będzie. Póki co jak na razie niech będzie. Za jakiś czas również będzie odcinek z zmiany outfitu. Będziemy robić coś zupełnie innego, bo jak ci, którzy mnie oglądają od zawsze, to widzą, że już około 2 lata rekruter outfit noszę i sam, szczerze patrząc na niego, powoli mi się niedobrze robi na widok tego wyglądu, ale chcę coś nagrać innego, wyjątkowego. No i niekoniecznie banalnego, także kochani, ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia, przypuszczam, że na najbliższym streamie, czyli jutro. Cześć, pa!